Dobry dzień dobry, witam wszystkich oficjalnie bardzo serdecznie. Na kolejnym spotkaniu w ramach podatkowych podsumowań miesiąca. Podsumujemy sobie dzisiaj luty. Powiemy sobie to, co najciekawszego w lutym się wydarzyło w naszym takim szeroko rozumianym świecie podatkowym. Powiemy sobie o nowościach legislacyjnych, powiemy sobie oczywiście o najnowszych interpretacjach orzeczeniach. Także wszystko. Co najciekawsze, w lutym zaraz będziemy sobie omawiać. Dla osób, których jeszcze tu nie było, czy dla osób, które są pierwszy raz, ja się pozwolę przedstawić. Nazywam się Marcin Zarzycki, jestem adwokatem, doradcą podatkowym, partnerem w kancelarii LTCA i to ja mam przyjemność z Państwem te miesięczne spotkania, miesięcznice nasze, można powiedzieć, prowadzić. Co tydzień mamy też spotkania w ramach śniadań podatkowych, taką krótszą formę, natomiast raz w miesiącu robimy sobie tą formę dłuższą i w ramach tego dzisiaj właśnie się, moi drodzy, spotykamy. Czy jeszcze coś na początek powinienem powiedzieć? A no, właśnie bardzo ważna rzecz. Oczywiście, spotkanie nasze jest nagrywane, a więc nagranie z tego spotkania będzie dostępne, moi drodzy, i na platformie naszej Akademii, i będzie dostępne na moim YouTubie. I tu bardzo ważna informacja, żeby też za dużo tych pytań w trakcie się nie pojawiało. Oczywiście, na moim YouTubie, jak zwykle, pod nagraniem będziecie mieli w opisie absolutnie wszystkie sygnatury, linki, czy do zmian legislacyjnych, czy do wyroków interpretacyjnych. Interpretacji, które ja w ramach spotkania powołuję. Także dzisiaj działam na dwa komputery, więc będzie mi ciężko te linki przerzucać. Także od razu mówię: wszystkie linki, wszystkie sygnatury będą pod filmem na YouTube. film jeszcze dzisiaj powinien się pojawić. Także mam nadzieję, że nic nikomu nie umknie. No dobra, a my zaczynamy sobie już cześć merytoryczną. Zaczynamy sobie od tego co w ostatnim miesiącu nam się pojawiło i zacznę dzisiaj tak nietypowo od bardzo ważnej informacji. Też znajdziecie tą informację na naszych social mediach, a mianowicie od bardzo ciekawej inicjatywy, inicjatywy moi drodzy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie dobrowolnego ZUS-u. Jak wszyscy wiemy, przedsiębiorcy w Polsce standardowi powiedzmy poza małym ZUS-em, tego składek zus zusowskich już nie mówię o zdrowotnej, płacą miesięcznie ponad 1418 zł, blisko 17 Tysięcy złotych rocznie. Czy to się przekłada na ich emerytury? Przełoży? Raczej nie do końca. Polska jest wyjątkowa tutaj pod tym kątem, że składki ZUS są obowiązkowe, nie ma dobrowolności. Składki ZUS są niezależne od dochodu, idzie nam słabo, mamy straty, ten ZUS płacić musimy. Nie wszystkim się to podoba, bo wielu z nas ma taką świadomość, że z tego, co odkłada na ten ZUS, niewiele skorzysta, albo zostaną mu jakieś grosze. No i tutaj rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, taki na wzór innych państw, na wzór niemiecki. Również proponuję, moi drodzy, taką inicjatywę ustawodawczą, aby składki ZUS były dla przedsiębiorców dobrowolne. Niech to każdy przedsiębiorca sam sobie decyduje, czy on na ten ZUS płaci, czy ZUS ma mu emeryturę liczyć, odkładać, czy sam będzie to robił. Zbierane są podpisy pod projektem tej ustawy. My, jako kancelaria, oficjalnie w ten projekt też się zaangażowaliśmy wspólnie ze SWBR-em, czyli Stowarzyszeniem Współpracujących Biur Rachunkowych. Te podpisy zbieramy. Trzeba 100 tysięcy, żeby tę procedurę uruchomić. 100 tysięcy podpisów, termin zbierania podpisów 31 marca. Ja Was bardzo serdecznie zachęcam, macie biura rachunkowe, zbierajcie u siebie, zbierajcie u swoich klientów, powiedzcie przedsiębiorcom, tych podpisów wbrew pozorom nie potrzeba tak dużo, a możemy popchnąć całą machinę legislacyjną, może uda się w jakimś cudem ten dobrowolny ZUS wprowadzić. Także popieram, jak najbardziej działajmy w tym. Temacie. To jest pierwsza rzecz na początek. Druga rzecz, od której sobie zaczniemy, to jest temat Fundacji Rodzinnej. Ja już od jakiegoś czasu o tej Fundacji Rodzinnej też na moich spotkaniach opowiadam. No, mamy kolejny etap tak naprawdę tej fundacji rodzinnej, a mianowicie. Ustawa o Fundacji Rodzinnej już jest nie tylko podpisana przez prezydenta, ale również znalazła się w dzienniku ustaw. A co za tym idzie już na 1000%, wiemy, że wchodzi w życie. I uwaga, start tej ustawy został zaplanowany na dzień 22 maja, więc od 22 maja będzie można. Już, moi drodzy, tą fundację rodzinną zakładać. Fundację rodzinną, która dla wielu biznesów rodzinnych, dla wielu przedsiębiorców może być fantastycznym rozwiązaniem, rozwiązaniem związanym i z zabezpieczeniem majątku, i z sukcesją, ale też fantastycznym rozwiązaniem tak naprawdę podatkowym, no bo tutaj przypominam wszystkim, fundacja rodzinna jako taka z CIT będzie zwolniona, czyli może w ograniczonym zakresie, ale jednak będzie mogła działalność prowadzić i w tym przypadku CIT-u z tego tytułu płacić nie będzie. A nawet jak się podzieli ta fundacja tymi pieniędzmi, na przykład z najbliższą rodziną fundatora, to podatek wyniesie tylko 15%. Więc rozwiązanie dobre, ciekawe, naprawdę interesujące. Polecam wam to jako jedną z ciekawszych form teraz prowadzenia biznesu, ciekawszych form opodatkowania, formę, która tak naprawdę realnie jeszcze można powiedzieć, że jest korzystniejsza. Niekiedy od cytu estońskiego. Także polecam, zapoznajcie się z tematem. Uważam, że warto. Temat, mówię, wchodzi w życie realnie 22 maja. To jest druga rzecz na początek, o której chciałem powiedzieć. Trzecia rzecz to jest takie coś, co o czym ja często wspominam, ale mamy już oficjalne statystyki. Na portalu Prawo.pl, moi drodzy, oficjalne statystyki zostały opublikowane, a mianowicie statystyki dotyczące dotyczące produkcji prawa w Polsce. Ja gdzieś tam koło sierpnia, bodajże, wrzucałem taką informację, że jak dalej tak będą te przepisy w Polsce tworzone, mówię o wszystkich przepisach, ale głównie tutaj oczywiście o przepisach podatkowych, to na koniec dnia może się okazać, że pobijemy rekord trzech czasów i tego prawa stworzymy w Polsce najwięcej w historii. No i uwaga, uwaga, rekord został pobity. Rok 2022 jest rokiem historycznym pod kątem produkcji prawa. W Polsce. No i teraz, żeby Wam to zobrazować, podam kilka statystyk, a mianowicie 2.22 w Polsce opublikowano 127 532 nowe akty prawne. 127 tysięcy. 1392 ogłoszone, moi drodzy, teksty jednolite w dzienniku ustaw. To dane są przerażające, ale to nie koniec, bo jeszcze mam dwie ciekawe statystyki, już nie będę się tutaj rozwodził, już takie na gruncie, bym powiedział, jedna podatkowym jedna nie na gruncie podatkowym kochani uwaga uwaga ustawa o PIT w 2022 roku zmieniała się 32 razy przypominam rocznie mamy 12 miesięcy więc to prawie trzy zmiany miesięcznie w samej ustawie o PIT natomiast jeżeli chodzi o rekord dotyczący zmiany jednostek redakcyjnych w ramach danej ustawy to tutaj rekord pobiła ustawa moi drodzy o Pomocy obywatelom Ukrainy, której jednostki redakcyjne tylko w 2022 roku zmieniano 1352 razy. Czyli mamy gigantyczną po prostu produkcję prawa i prawa ogólnie i oczywiście prawa podatkowego. Czemu to służy? No niczemu dobremu, bo to tak naprawdę pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, ci ludzie tam w Sejmie, w Senacie, którzy głosują nad tymi ustawami, w większości przypadków absolutnie nie mają pojęcia nad czym głosują. I to ja nie zarzucam im złej woli, nie, ale generalnie jak mają mieć pojęcie nad czym głosują, skoro mają 127 532 akty Prawne do przyjęcia tak? w, w jeden rok, kiedy oni nie zbierają się też codziennie i codziennie tych głosowań nie prowadzą. Więc tam nikt nad tym nie panuje, wrzucana jest ustawa, ok, przepychamy, lecimy, nikt nie wie, co się dzieje. Tak? I to w wymiarze generalnym, ale też w wymiarze podatkowym. Najlepszym przykładem ostatni temat podatku od zbiórek internetowych, od tych celów charytatywnych, tak? gdzie też się okazało, że w sumie nikt nie wiedział, nad czym głosuje, przyjęli, odwołali i tak dalej. Teraz ta procedura legislacyjna trwa. Więc jest to no niestety zły wzorzec. To prawo w Polsce jest tworzone w sposób tragiczny, jest go za dużo, jest zbyt skomplikowane. No trzeba nad tym, moi drodzy, pracować, ale z dzisiejszych informacji wiemy oficjalnie 2022, historyczny rok pod kątem produkcji prawa w Polsce. Dobrze, cudownie. Dobrze, dalej. Kolejna rzecz już przechodząc na grunt taki podatkowy, informacje, które pojawiły nam się w lutym. A mianowicie w lutym gruchnęła nam informacja, że będzie przedłużany termin na CITA 8. No i to już można powiedzieć na dzień dzisiejszy jest informacja praktycznie oficjalna, czyli moi drodzy, jak co roku? CIT 8 jest przesunięty do końca czerwca i co ważne ten CIT 8 został przesunięty i w tym wymiarze podstawowym czyli dla typowych podatników CIT, ale ma zostać przesunięty również dla podatników CIT na cicie estońskim, tak? Więc niezależnie czy płacę zwykły CIT, czy płacę CIT estoński, terminy mają mi się przesunąć do 30. Czerwca. Tutaj od razu mała taka reklama, autoreklama, a mianowicie na naszej Akademii niebawem, bo już w marcu, to jest takie wydarzenie, które dokładamy, pojawi się moi drodzy, pojawi się webinar, darmowy oczywiście, dotyczący nie tylko rozliczania cit bo z tego robimy co roku, ale pojawi się webinar dotyczący rozliczania CIT-a estońskiego, formularza, zeznania podatkowego, jak to zrobić, jak prawidłowo CIT estoński rozliczyć. Więc zapraszam Was serdecznie ale z perspektywy przepisów informuję, że ten czas został wydłużony do końca czerwca. To jest jedna rzecz. I druga rzecz bardzo ciekawa: no co roku była historia ta sama, czyli że przedłużano termin na CITA i jednocześnie przedłużano termin na sprawozdania finansowe. No, jest to naturalny krok, jedno z drugim no, nierozerwalnie jest w jakiś sposób ze sobą związane, więc no, naturalne było dla mnie to, że jak przedłużą w tym roku CITA, to przedłużą też sprawozdania finansowe. No i moi drodzy, niespodzianka: Ministerstwo Finansów postanowiło nas w tym roku zaskoczyć, więc zaskoczenie jest takie że CIT jest przesunięty, a sprawozdania finansowe przesunięte nie są. Więc cita do końca czerwca, ale sprawozdanie musimy zrobić do końca marca. Sens, logika, no ja go tutaj do końca nie odnajduję. Mam wrażenie, że niektóre decyzje są podejmowane zupełnie randomowo, zupełnie przypadkowo i z taką sytuacją też tutaj mieliśmy do czynienia. Także no, ciekawa historia, no ale niestety CIT ma być przesunięty, sprawozdania na tym etapie, bo jeszcze wiadomo, wszystko się może zdarzyć, ale na tym etapie założenie mamy takie, że sprawozdania przesunięte nie będą. Dobra. Dzisiaj mamy kolejne tematy. Dzisiaj mamy 23 lutego. Skoro mamy 23 lutego, no to moi drodzy, niestety, ale już nie mogę wam dzisiaj jakoś bardzo dużo opowiadać o zmianie formy opodatkowania czy może inaczej, wyborze formy opodatkowania na rok 2023, no bo dla większości z przedsiębiorców ten termin już minął i ta decyzja musiała być podjęta do 20 maja. Natomiast oczywiście na dwie rzeczy chciałem dzisiaj w tym aspekcie zwrócić uwagę. Nie wszystko jeszcze stracone. Przypominam, ci przedsiębiorcy, którzy albo A, dopiero zakładają działalność, albo B, nawet już tą działalność prowadzą, ale jeszcze maja, a ja powiedziałem maja? Lutego oczywiście, lutego, jakiego maja? Ja już o składkach zdrowotnych myślę, nie? Sorry, oczywiście, 20 lutego, ja nie wiem co z tym majem, 20 lutego, więc jesteśmy po 20 lutego, nie możemy tego zrobić, ale generalnie ci przedsiębiorcy, którzy. Dopiero A. Zakładają działalność, albo B. prowadzą działalność, ale w tym roku jeszcze przychodów nie osiągnęli, spokojnie mogą formę opodatkowania na rok 2023 jeszcze wybrać. No bo tu jest założenie takie, że to jest do 20 dnia miesiąca, po miesiącu, kiedy mamy pierwszy przychód w danym roku. Więc jak ktoś jeszcze przychodu nie osiągnął, no to spokojnie będzie miał jeszcze czas na wybór formy opodatkowania. A jeżeli ktoś nawet już wybrał formę opodatkowania, czy przespał ten moment, i ten formę nie zmienił. No to już ma przyblokowaną możliwość w zakresie, przypominam, jednoosobowych działalności gospodarczych. Ale dalej pozostaje mu na tapecie cała paleta związana ze spółkami, bo możemy spółkę zo, komandytową, inne spółki osobowe przemyśleć. Możemy wreszcie, moi drodzy, przemyśleć cita estońskiego, możemy przemyśleć fundację rodzinną. Więc nie wszystkie drogi są jeszcze zamknięte. A jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, jakie drogi są dla was dobre i jak wy podatkowo na tym wyjdziecie, przypominam, że na naszej stronie jest ogólnodostępny na Akademia LTCPL jest ogólnodostępny kalkulator podatkowy, gdzie możecie policzyć sobie obciążenia podatkowe dla różnych form opodatkowania i dla działalności i dla spółek i dla CIT-u estońskiego, i dla komandytów i dla komandytowo akcyjnych. Także zapraszam was bardzo serdecznie. Jak ktoś chce jeszcze policzyć, może zdecyduje się na spółkę i taką możliwość jak najbardziej Moi drodzy mamy. Dobra. Co dalej? Oczywiście luty przynosi nam, rzecz, przynosi nam informacje związane z rozliczeniem pit -a. Przypominam, od 15 lutego ruszyła możliwość rozliczenia PIT-ów, czyli ruszyła nasza cudowna usługa e-PIT, której podobno skorzystało już ponad milion podatników, co ja osobiście oczywiście bardzo pochwalam. Nie obyło się bez problemów, nie obyło się bez kontrowersji. Już pierwszego dnia system padł. Tak, także no niestety nie był przygotowany, jak co roku, na to, że tyle ludzi tego pit będzie chciało złożyć, natomiast oczywiście. Tego PITA jak najbardziej, moi drodzy, składać już możemy, czy powinniśmy? Jest to decyzja oczywiście indywidualna. No, temat jest taki: Im szybciej PITA złożymy, jeżeli mamy zwrot, no to tym szybciej ten zwrot dostaniemy. Więc ci, którzy na zwrot mogą liczyć, no warto, żeby tego PITA jak najszybciej składali. Natomiast składając tego PITA, korzystując z usługi EPIT, pamiętajcie, kochani, też przypominajmy naszym klientom, że usługa EPIT nie jest doskonała i ona wyliczy nam to, ile mamy tych obciążeń obciążeń publiczno-prawnych, ile mamy tych obciążeń podatkowych, czy mamy zwrot, czy mamy podatek do zapłaty. Natomiast usługa EPIT nie liczy wszystkich ulg. Na przykład nie liczy ulg ulgi na dzieci, jeżeli dziecko nam się urodziło w trakcie roku. Na przykład nie policzy nam ulgi rehabilitacyjnej, czy na przykład nie policzy nam ulgi termomodernizacyjnej. Więc tak czy siak, my jako podatnicy PITu, czy jako biura rachunkowe, które rozliczają klientów, no na tej usłudze w 100% polegać nie powinniśmy. Powinniśmy natomiast sprawdzić każdą Konkretną sytuację danego podatnika, jakie ulgi ewentualnie mu przysługują, i w tym przypadku, ewentualnie w tym epicie jeszcze te dane zmienić, bo te wartości, które wyskakują, nie zawsze są wartościami finalnymi, które będą pokazywały nasze obciążenia podatkowe. Natomiast, jeżeli już mówię o rozliczeniu PITU obciążeniach podatkowych, no to zwracam uwagę, że ten rok będzie szczególny i będzie szczególny dla, bym powiedział, klasycznych podatników PITU, nazwijmy ich pracowników, osób na umowach cywilnoprawnych, bo im te PITY wyjdą inaczej niż w latach poprzednich. Im te pity wreszcie wyjdą inaczej nawet przy dwóch osobach z tym samym brutto, tak? Bo przecież były ulgi dla klasy średniej, gdzie jedni korzystali, jedni nie. Były pity dwa, gdzie jedni składali, jedni, jedni tego pita dwa nie składali, więc mogą być takie historie z jednej strony, że ktoś dwóch pracowników siedzi obok siebie w biurze, mają takie same brutto, a wychodzi im inne netto inny podatek. Na to zwracam szczególną. Uwagę, po drugie, będą grupy osób z jednej strony, które będą musiały PITA dopłacić, tak? Tu na przykład będą musiały dopłacić osoby, które łączą emeryturę z etatem, albo osoby, które mają dwa etaty, tak? Czyli będzie sporo osób, którzy dopłacą tego PITA, natomiast będzie też sporo osób, które na tego no mogą liczyć na zwrot PITA, tak? Na zwrot PITA mogą liczyć osoby, które korzystają z ulgi na dzieci, na zwrot PITA mogą wreszcie liczyć moi drodzy zleceniobiorcy w dużej mierze, bo przypominam, w roku 2022 zleceniobiorcy nie mogli pit 2 złożyć, więc tą kwotę wolną od podatku będą liczyli dopiero przy zeznaniu rocznym, czy uwaga na zwrot pit będą mogły liczyć osoby, które mają wynagrodzenia w takich dwóch widełkach, czyli między 3200 a 10300 lub ponad 12800, czyli te, te zwroty będą wynikały Przede wszystkim z kwestii związanych z ulgą dla klasy średniej. Także tych zwrotów troszeczkę możemy mieć. Każdy musi to indywidualnie policzyć. Jedni zyskają, jedni stracą. No, oficjalne dane ze strony, ze strony Ministerstwa Finansów mówią nam o tym, że w tym roku już nie mówią, ile osób może liczyć na zwrot, ale mówią o tym, że ponad na pewno grubo ponad 1-2 miliona podatników będzie miało, moi drodzy, pita do dopłaty, więc będzie ciekawa historia. Pracownicy mogą być w tym roku bardzo zdziwieni. Natomiast to jest jedna kwestia. Druga kwestia jeszcze odniosę się słowem. Do przedsiębiorców. Przedsiębiorcy też będą mieli niezłe historie w tym roku, no bo poza rozliczeniem PIT-a i też problemami związanymi z wyliczeniem tego podatku, z tym, że była ulga dla klasy średniej, nie było, zmieniała się stawka PIT-u, no to przedsiębiorcy jeszcze muszą zwracać uwagę na dwie rzeczy, czyli po pierwsze na to, moi drodzy, że ci, którzy byli na liniówce albo na ryczałcie, będą mogli wstecznie zmienić formę opodatkowania. Tutaj przypominam, w tym roku ta wsteczna zmiana formy opodatkowania za 2,22 może się się odbyć do 2 maja. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, która bardzo mocno dotknie przedsiębiorców, to będzie oczywiście kwestia rozliczenia składek zdrowotnych. Za zeszły rok tutaj będzie dużo problemów. Ja dzisiaj nad tym tematem jakoś mocno Cię nie będę skupiał, dlatego że też mamy czas na to rozliczenie roczne składek zdrowotnych do 20 znowu maja, więc jeszcze chwilę czasu mamy i liczę na to, że do tego 20 maja jeszcze Ministerstwo Finansów i ostatnie bardzo aktywnie też Ministerstwo Zdrowia będzie, moi drodzy, interpretować przepisy, bo cały czas to się, to się dzieje, więc jeszcze ostateczną wersję, jak te składki zdrowotne za rok 2022 roczne wyglądają, pewnie poznamy dopiero w jakimś tam przestrzale czasowym. Ja z mojej strony mogę powiedzieć i też Wam to wrzucę na YouTubie pod filmem i może na Facebooku jakiegoś posta zrobię, a mianowicie po pierwsze mamy, a o tym już pisałem zresztą, mamy oficjalne stanowisko ZUS-u, znaczy oficjalne, na stronie internetowej Mamy stanowisko ZUS-u, zgodnie z którym przy liczeniu tej rocznej składki zdrowotnej nie bierzemy pod uwagę dodatnich różnic remanentowych. To jest wiadomość in plus, ale mamy też całe rozbudowane stanowisko nowe Ministerstwa Zdrowia, moi drodzy, dotyczące ustalania wysokości składek zdrowotnych przy zmianie formy opodatkowania, więc tutaj tak naprawdę cały czas coś się dzieje, sytuacja jest dynamiczna. Myślę, że na pewno nie luty, myślę, że też nie na podsumowaniu marcowym, a dopiero na podsumowaniu kwietniowym zrobię taki duży blok tego podsumowania, gdzie opowiem o różnych problemach związanych ze składkami zdrowotnymi. Oczywiście w międzyczasie na naszej Akademii będzie chyba 5 czy 6 różnej maści wydarzeń z różnymi wykładowcami dotyczącymi liczenia rocznego PITu i liczenia składek zdrowotnych, więc bardzo serdecznie Was zapraszam, natomiast my na podsumowaniu miesiąca postaramy się to jakoś, moi drodzy, w kupę całą tak naprawdę zebrać. Więc na to zwracam uwagę. Dobra, patrzę tutaj troszeczkę na czacik. Jakieś pytania się pojawiają. Pit 28. No, Pit 28 w tym roku wyjątkowo do końca, wyjątkowo, no już tak będzie, do końca kwietnia, a tak naprawdę do 2 maja zawsze było wcześniej. W tym roku ten termin został przesunięty. Natomiast pamiętajcie, że z końcem lutego mamy termin dla ryczałtowców. Dla ryczałtowców z końcem lutego jest termin na zapłatę za. Grudzień, tak? Więc tutaj za grudzień do końca lutego rozliczenie roczne z ryczałtu, i to nieważne, czy z działalności, czy z najmu, będzie do 2 maja w tym roku. Dobrze. Co dalej? Ja nie wiem, czy o tym wspominałem na poprzednim podsumowaniu, więc jednym zdaniem jeszcze się odniosę do składek, a mianowicie poznaliśmy, moi drodzy, finalną wartość składek zdrowotnych, społeczne już poznaliśmy wcześniej i wiemy, że to jest historyczna podwyżka podatków, bo ta społeczna, tak jak wspominałem na początku, 1418 zł z chorobowym, natomiast poznaliśmy też ostateczną wysokość składek zdrowotnych w tym roku dla przedsiębiorców. Te składki oczywiście poszły do góry na liniówce na skali no to mamy dalej tą samą zasadę, czyli składki zdrowotne 49% lub 9% od dochodu, natomiast rośnie nam ta składka minimalna z 270 Złoty 90 groszy na 314 zł. Rosną nam składki dla ryczałtowców. Tak, no bo też one są uzależnione od tego przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna składka na ryczałcie, czyli w tym przypadku, kiedy nasze przychody przekraczają 300 tysięcy, to będzie już, Wam mówię dokładnie, 1128 ,48 zł. 48 groszy. Rośnie nam wreszcie składka zdrowotna dla spółek, dla wspólników spółek komandytowych i jednoosobowych spółek ZO do 626 zł. Rośnie nam składka dla osób współpracujących do 470 zł. Więc wszystkie składki zdrowotne idą, moi drodzy, do góry. Po podwyżka składek na zus, podwyżka składek zdrowotnych. No tutaj z jednej strony Ministerstwo Finansów mówi my nie podnosimy składek, nie, bo nie ma ustawy, która mówi składki idą do góry, ale jak wszyscy dobrze wiemy, składki są konstruowane w oparciu o minimalne wynagrodzenie czy o średnie przeciętne wynagrodzenie, więc jak minimalne i przeciętne idzie do góry, to nas jako przedsiębiorców też to wali po głowie, bo składki nasze też moi drodzy w tym zakresie rosną. No dobra, co jeszcze i to hmm, jeszcze mogę dwie rzeczy powiedzieć, a mianowicie takie legislacyjne nowości. Po pierwsze, slimwat trójka, procedura legislacyjna dalej trwa. Ja dużo od Was pytań dostaję, co z tym slimwatem trójką. No, przyjęty przez rząd, plan jest taki, że ma wchodzić w życie 1 kwietnia. No, i ja mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że tego 1 kwietnia ten slimwat trójka wejdzie. Natomiast nie zdradzam więcej szczegółów dzisiaj. Będę o tym mówił bliżej terminu, kiedy będzie miało to w życie realnie wchodzić. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. KSEF, jak wszyscy już doskonale wiecie, ksef oficjalnie został przesunięty na 1 lipca 2024 roku, więc pół roku zyskaliśmy na wdrożenie obowiązkowego ksef To pół roku to wcale nie jest, moi drodzy, tak dużo, także trzeba się do tego przygotowywać. My, jako LTCA, też mocno chcemy was z tym wspierać. Przygotowaliśmy różne narzędzia dotyczące tego, jak was wesprzeć we wdrożeniu ksef Przygotowaliśmy wreszcie serię i przez cały rok 2024 trzeci, ale też na początku 24 do tego lipca miesiąc po miesiącu u nas będą różne wydarzenia dotyczące KSEF-u, żebyście wy jako nie wiem, biura rachunkowe księgowi mogli też być na bieżąco, ale też żeby można było klientom, przedsiębiorcom o tym KSEF-ie więcej mówić, żeby oni też mogli sobie to obejrzeć i się dowiedzieć jakie obowiązki was czekają i jak trzeba będzie na nowo troszeczkę skonstruować bardzo często współpracę pomiędzy biurem a ksef um, Klientem w zakresie fakturowania, wystawiania faktur i tak Dobrze, to jest to. Kolejne kwestie, to już o tym wspomniałem, więc powiem tylko jedną rzecz, a mianowicie podatek od zbiórek. Jak wiecie, no były, były niezła historia, bo podatek od zbiórek ma objąć zbiórki internetowe, miał objąć zbiórki charytatywne. W Sejmie to przegłosowali, potem się zorientowali, że w sumie to nie jest fajne, nie, więc mieli się wycofać. Poszło do Senatu, trwa pro, teraz trwają prace w Senacie. Niestety na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, jak finalnie podatek od zbiórek będzie wyglądał, natomiast no. Nie chcę mi się wierzyć w to, żeby jednak te, ten podatek od tych zbiórek grupowych ponad te 50 tysięcy wprowadzili, no bo raczej będzie to raczej źle przyjęte społecznie, więc na tym etapie możemy powiedzieć, że chyba z tego pomysłu się wycofają. Natomiast ja przypominam jednocześnie, że w ramach i to poszła taka duża fama negatywna dotycząca, Duża, duża fama negatywna dotycząca właśnie tego podatku od zbiórek, że będą te zbiórki grupowe, na przykład charytatywne, opodatkowane. Natomiast zwracam uwagę, że jednocześnie w ramach tej ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn weszły też zmiany negatywne, bo do góry podniesiono limity, te, które pozwalają na zwolnienia w podatku od spadków i darowizn. I tutaj, moi drodzy z najbliższej rodziny, ten limit został podniesiony do, z 10 do 36 tysięcy zł, więc to jest trzykrotny wzrost więc ja tutaj tej ustawy jednoznacznie nie krytykuję, bo ona ma i elementy pozytywne, jak zwiększenie tych limitów zwolnień, no ale ma też swoje wpadki dość istotne, jak na przykład właśnie te zbiórki grupowe czy te zbiórki charytatywne. Na to zwracam uwagę. Liczę na to podobno Senat to pisze ktoś na czacie. Ja też, ja też gdzieś dzisiaj mi to mignęło rano, jak jechałem do biura, że coś tam Senat odrzucił. Natomiast Kochani, nie czarujmy się, nie oszukujmy się, w Polsce dzisiaj to wygląda tak, że idzie, jest ustawa w Sejmie, idzie do Senatu, Senat robi swoje poprawki, nie wiem, zmiany, odrzuca, przyjmuje, wraca do Sejmu, Sejm i tak podejmuje decyzję inną, taka jak im się podoba, więc to co się dzieje w Senacie dla mnie niestety, ja, mnie to boli, bo uważam, że w państwie praworządnym powinno mieć to znaczenie, natomiast niestety to co się dzieje u nas w Senacie nie ma większego znaczenia, bo i tak w Sejmie te decyzje ostateczne będą podejmowane, są podejmowane i będą podejmowane, również w aspekcie podatku od zbiórek internetowych. No tak go już roboczo sobie tutaj nazwijmy. Dobrze. Pytanie jakieś wpadkowe, czy certyfikaty mogą być w formie kopii? Mogą być. Te przepisy weszły w życie 2.22 i się nie zmieniły. Pani Justyno. Dobra, a ja idę dalej, już takie podstawowe, te najgorętsze tematy, bym powiedział, legislacyjne omówiłem, ale jeszcze kilka nowości mamy i tak pokrótce, fleszowo postaram się Wam je przerzucić. Po pierwsze, weszła nowa aplika aplikacja Tax Free do rozliczenia VAT-u dla podróżnych, także idziemy w formę informatyzacji, cyfryzacji. To tax-free, moi drodzy, podobno działa, podobno fajnie. Ja nie miałem jeszcze okazji testować, ale informuję Was, że dla podróżnych ta aplikacja nam się pojawiła. Pierwsza rzecz. Druga rzecz: Polska w końcu ma zaimplementować tą dyrektywę DAT-7, czyli tą dyrektywę, moi drodzy, która zakłada, że platformy sprzedażowe, internetowe będą musiały informować o swoich sprzedawcach, informować o transakcjach tych sprzedawców. Założenie będzie takie, jeżeli ja albo A i to alternatywnie przeprowadzę więcej niż 30 transakcji, rocznie. Albo suma tych transakcji przekroczy tam 2000 euro, taka platforma będzie musiała o mnie, o mojej aktywności zaraportować. Kiedy będzie to raportowanie? Tutaj różne daty są podawane, natomiast najprawdopodobniej wydarzy to się i realnie wejście w życie będzie w roku 2024. Więc troszkę Polska się tutaj ociągała tak naprawdę z wdrożeniem czy implementacją tej dyrektywy DAT-7, natomiast już dzisiaj wiemy, że ona będzie, jest za będzie zaimplementowana i to raportowanie tych platform internetowych. Będzie musiało no, wejść w życie, tak jakby w tym zakresie. Dobra. Dalej, bardzo ciekawa. Inicjatywa dzisiaj już mówiłem o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorstw, w ogóle bardzo aktywnie rzecznik działa co pochwalam. Mówiłem dzisiaj o, o inicjatywie rzecznika MŚP dotyczącej dobrowolnego ZUS-u. Jeszcze raz przypominam, podpisujcie, zbierajcie podpisy. Natomiast druga inicjatywa, którą rzecznik podjął i też zareagował, dotyczyła tytułów egzekucyjnych wystawianych przez różne organy państwowe, a mianowicie na przykład były takie historie, że jeżeli był jakiś dłużnik w stosunku do należności publiczno prawnych i miał dostać. Z Różnych, różne tytuły egzekucyjne za różne na przykład okresy, to organy postanowiły mu wysłać 30, potrafiły mu wysłać nie wiem, 30 tytułów egzekucyjnych i za każdy pobrać opłatę na przykład 100 zł, tak? To generowało opłaty, rzecznik się oburzył, ludzie byli też zdziwieni, że te opłaty są, są tak jakby powielane. No i tutaj po inicjatywie rzecznika mamy informację z Ministerstwa Finansów, moi drodzy, że poszły to oficjalny komunikat, że jeżeli mamy jednego tam powiedzmy dłużnika, on ma dostać. Tytuły egzekucyjne z różnych zakresów, one mają być wystawione zbiorczo, żeby była jedna opłata. Także, jak najbardziej, tutaj inicjatywa pozytywna, Rzecznik MŚP zadziałał bardzo dobrze. Mam nadzieję, że dobrze, że działa również Rzecznik Praw Obywatelskich, który to Rzecznik Praw Obywatelskich, moi drodzy, zwrócił się, z oficjalnym zapytaniem do Trybunału Konstytucyjnego w temacie takim, czy zakaz odliczania składek zdrowotnych od podatku jest zgodny z Konstytucją. Dlaczego według rzecznika on zgodny z Konstytucją nie jest? Dlatego, że jeżeli my nie mamy prawa odliczania składek zdrowotnych od podatku, przypomnę wszystkim, ta możliwość została nam zabrana 1 stycznia 2022 roku, to znaczy, że my niejako jako przedsiębiorcy, podatnicy z własnej kiszeni Finansujemy system opieki zdrowotnej, no bo ja płacę składkę zdrowotną, której nie mogę sobie odliczyć, więc to ja mam pełny koszt ponoszę finansowania opieki zdrowotnej, a przecież zgodnie z konstytucją, no to opieka zdrowotna powinna być finansowana przez. Państwo, więc zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku może naruszać konstytucję. W 100% się tutaj z rzecznikiem moi drodzy zgadzam, natomiast no, pojawia się jedno kluczowe i zasadnicze pytanie: czy jak to już trafi na wokandę Trybunału Konstytucyjnego, czy Trybunał Konstytucyjny. Niezależny organ podzieli opinię rzecznika, że to państwo, a nie my jako podatnicy powinniśmy opiekę zdrowotną finansować. Mam co do tego wątpliwości, ale oczywiście jak najbardziej w tej inicjatywie rzecznikowi praw obywatelskich, moi drodzy, kibicuję. No i ostatnia informacja z takich ciekawostek, nowości, o czym się bardzo chwali Ministerstwo Finansów. Ja też pochwalam, bo ja lubię takie, takie rozwiązania świeże, informatyczne, czy powiedzmy upraszczające nam życie, a mianowicie przypominam, moi drodzy, można w tym roku pita zapłacić już nie tylko przelewem, nie tylko w kasie, ale można pita zapłacić również blikiem, więc mamy kolejną formę płatności tak jakby obciążeń publicznoprawnych. Jakby ktoś chciał blikiem zapłacić, jak najbardziej jest to możliwe. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o takie świeżynki, legislacje jakieś nowe, ciekawe tematy, a my moi drodzy zgodnie z naszą Tradycją podatkowych podsumowań miesiąca przejdziemy sobie teraz do omówienia wybranych, najciekawszych orzeczeń, interpretacji z poszczególnych podatków i, jak to już się stało, również tradycją, zaczniemy sobie dzisiaj od podatku PIT, od podatku dochodowego od osób fizycznych. No i teraz tak. Pierwszy temat, bardzo ciekawy, interpretacja z końcówki stycznia. Historia, moi drodzy, była taka: mamy męża, mamy żonę. Mąż z żoną się rozwiedli, tak, podzielili się majątkiem. No ale tak życie napisało taki scenariusz, że dalej muszą razem mieszkać. No i żona wystąpiła do męża, żeby ten jej zapłacił, bo mieszkanie było jej, że on u niej mieszka za bezumowne korzystanie z jej lokalu. Oczywiście jak najbardziej słuszne. Natomiast pojawiło się. Się pytanie, czy takie opłaty przez męża wnoszone to będą ryczałtem opodatkowane, jak wynajem, czy będzie to normalnie skala podatkowa? No i tutaj organ podatkowy stwierdził, że takie opłaty za bezumowne korzystanie to nie ryczałt, tylko skala podatkowa, bo to są dochody z innych źródeł. Więc uwaga, moi drodzy, rozstajecie się z małżonkiem, mieszkacie razem, no to albo podpisujecie umowę na wynajem, może być ryczałt, a jak nie to inne opłaty będą opodatkowane skalą. Taka ciekawostka na początek. Druga rzecz teraz powiem o dwóch interpretacjach ciekawych dotyczących ulgi rehabilitacyjnej. Tutaj, oczywiście, wiecie, od lat się toczy ta dyskusja, jakie wydatki można rozliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Tam były ostatnio historie o samochodach, jakiś tam sportowych, były historie o hulajnogach. No one były niestety raczej negatywne niż pozytywne. Natomiast tutaj mamy dwie ciekawe interpretacje dotyczące po pierwsze jakichś soczewek, płynów do dezynfekcji, witamin, gdzie organ stwierdził tak. Tego typu wydatki mogą być rozliczane w ramach ulgi, ulgi rehabilitacyjnej. Po drugie, zakup bieżni dla osoby niepełnosprawnej też uznano, że jak najbardziej może ten wydatek być rozliczany w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Więc dwie wiadomości generalnie pozytywne. Trzecia wiadomość pozytywna, o której chciałem Wam powiedzieć, mega ważna interpretacja w ogóle jakoś w ostatnim czasie dużo, sporo dobrych interpretacji. Dzieje się też dużo złego, zaraz o tym będę mówił, ale też dobra interpretacja interpretacja dotycząca przedsiębiorcy, który poszedł na studia menedżerskie i zadał pytanie: czy jeżeli ja jako przedsiębiorca chcę się dokształcać, chcę pójść na studia menedżerskie, te studia menedżerskie pozwolą mi na rozwój mojego biznesu, to czy wydatek na studia menedżerskie mogę zaliczyć sobie do kosztów podatkowych? No i tutaj uwaga, odpowiedź fiskusa tak, jak najbardziej, jeżeli jesteś w stanie wykazać związek tak naprawdę wydatku na studia menadżerskie z potencjalnym wzrostem przychodów Twojej działalności, to taki wydatek jak najbardziej może być kosztem podatkowym. Plus bardzo dobra wiadomość. Dobra, kolejna rzecz i kolejna korzystna interpretacja, co to się dzisiaj, moi drodzy, dzieje? Interpretacja, która mówi tak mamy dwójkę małżonków, każdy z tych małżonków prowadzi odrębną działalność gospodarczą. Natomiast no tak się w życiu zdarzyło, że te ich działalności gdzieś tam się przecięły i pojawiło się wzajemne fakturowanie, czyli mąż ze swojej działalności fakturuje działalność żony i pojawiło się pytanie, czy w takim przypadku u żony ta faktura od męża z działalności może być kosztem podatkowym i moim zdaniem nie powinno to budzić wątpliwości, chociaż różnie w historii to się działo, natomiast w tej interpretacji, akurat organ wypowiedział się pozytywnie i powiedział jedną zasadniczą kwestię: a mianowicie, jeżeli faktycznie mąż świadczył żonie te usługi i jeżeli cena tych usług jest na poziomie rynkowym, to po stronie żony, w działalności żony, jak najbardziej ta fakturka od męża może stanowić koszt podatkowy. Dobra, korzystna, moi drodzy, interpretacja. To była dobra wiadomość, zła wiadomość, no to już jest tak naprawdę interpretacja dotycząca ulgi mieszkaniowej, a mianowicie historia była taka: narzeczeństwo jest narzeczona, narzeczony, ten narzeczony sprzedał jakiś swoją nieruchomość i spłacił kredyt narzeczonej, z którą następnie wziął ślub i stała się jego żoną. No i pojawiło się pytanie, czy taka spłata kredytu tej narzeczonej może być uznana za własny cel mieszkaniowy, jeżeli oni za chwilę się pobrali i w sumie razem w tym mieszkaniu zamieszkali. Niestety Fiskus podszedł do tematu bardzo brutalnie i stwierdził, że w tym przypadku nie będzie to cel mieszkaniowy, gdyż został zrealizowany, zanim to mieszkanie stało się ich majątkiem niejako w tym zakresie wspólnym. To jest zła wiadomość, kolejna pani Barbaro, jeszcze raz podkreślam, bo pytacie Państwo o numer interpretacji, tu przerwę sobie zrobię na chwilę. Nie podam pani Barbaro, pani tego numeru interpretacji gdyż tak jak wspomniałem działam na dwóch komputerach i na jednym komputerze mam ClickMeeting i czat, a na drugim mam moje takie bym powiedział podsumowanko w formie spisanej z interpretacjami, więc no nie, nie mam takiej możliwości, żeby przerzucić z kompa na kompa, ale proszę się nie martwić, jeszcze raz powiem na YouTubie pod moim filmem wszystkie numery interpretacji Pani znajdzie. Dobra, także będzie, obiecuję sorka, że dzisiaj taka, za taką niedogodność. Dobrze. Kolejna rzecz, kolejna interpretacja, kolejna interpretacja negatywna, z którą absolutnie się moi drodzy nie zgadzam, a mianowicie był sobie podatnik, przedsiębiorca, który miał umowę z dostawcą energii elektrycznej, miał umowę z dostawcą prądu. No, ale stwierdził, że ten dostawca prądu, to go gdzieś tam obciąża za dużo. Więc postanowił, że weźmie innego dostawcę prądu, który mu oferuje lepsze warunki. Więc tym pierwszym postanowił umowę rozwiązać, ale jak to umowę rozwiązał, no to musiał zapłacić taką karę umowną za rozwiązanie tej umowy. No i pojawiło się pytanie, czy taka kara umowna za rozwiązanie tej umowy może być kosztem podatkowym? No i ku mojemu zdziwieniu. Moi drodzy, Fiskus mówi, że to kosztem być nie może. Nie zgadzam się z tym podejściem, bo od wielu lat było podejście zupełnie inne. Uważam, że słuszne, czyli podejście, które mówi w sposób następujący. Jeżeli ja płacę nawet karę za rozwiązanie umowy, ale z uwagi na to, że ta umowa jest dla mnie niekorzystna, a na przykład zawieram inną umowę, która będzie bardziej korzystna, która będzie dla mnie przynosiła korzyści realnie, czy ja zaoszczędzę na tej karze umownej realnie, no to w tym przypadku może to być kosztem podatkowy. I z tym podejściem się zgadzam, zresztą takie interpretacje też w ostatnich latach i miesiącach nawet były wydawane. No więc, no, moi drodzy, uważajcie na to, bo jest jakieś stanowisko negatywne, natomiast jeszcze raz podkreślam: w mojej skromnej ocenie, i uważam to, że to jest jedno, jednoznaczne. Powinno być interpretowane. Jeżeli płacę karę na przykład za rozwiązanie umowy, ale to rozwiązanie umowy jest racjonalne z gospodarczego punktu widzenia, czyli ja na tym rozwiązaniu umowy realnie yy, zabezpieczę mój majątek, nie stracę, a zyskam w perspektywie czasu, to to powinno być kosztem podatkowym. Dobra, przechodzimy do kolejnych wątków pitowskich. Teraz poruszymy sobie tematy dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a może nawet szerzej, czyli tak naprawdę na początek przejście z umowy o pracę, czy to na podatek liniowy, czy to na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tutaj oczywiście przypominam Wam, założenie generalnie jest takie: jak mam umowę o pracę i z tym samym podmiotem, na przykład ja założę działalność i chcę przejść na podatek liniowy albo na ryczałt, to niestety przepisy są tak skonstruowane że ja muszę odczekać praktycznie dwa lata, bo nie mogę przejść na tę liniówkę czy ryczałt przy liniówce w tym roku, kiedy byłem na umowie o pracę, przy ryczałcie w tym roku i w roku kolejnym. Natomiast jest tu oczywiście prosty myk, prosty myk, który mówi tak, możesz przejść na ryczałt czy na liniówkę od razu, pod warunkiem, że czynności, które wykonujesz w ramach tej liniówki czy ryczałtu będą inne niż te, które do tej pory wykonywałeś w ramach umowy o pracę. No i to jest tak jakby podejście standardowe, z tym nie ma co dyskutować. Natomiast ja chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć o dwóch korzystnych interpretacjach wydanych w ostatnim czasie, dwóch korzystnych interpretacjach dotyczących lekarzy, w których to interpretacjach organy poszły jeszcze dalej i poszły bardziej liberalnie, więc jest nadzieja, bo w obu tych interpretacjach organy powiedziały: tak, możesz przejść czy to z pracy na liniówkę, czy to z pracy na ryczałt, tak, u tego samego pracodawcy, u tego samego podmiotu pod warunkiem, że czynności, które wykonujesz w ramach działalności, uwaga, w przeważającej mierze będą inne niż te, które wykonywałeś w ramach umowy o pracę. Czyli to już nie, nawet podejście nie jest takie, że to muszą być inne czynności, tylko muszą być w przeważającej w mierze inne, więc niektóre z tych czynności mogą się nawet Powielać, powtarzać. Bardzo ciekawe podejście, że i macie takie historie, myślę, że na kanwie tych nowych interpretacji warto byłoby o swoją interpretację wystąpić. I to jest odnośnie ryczałtu wiadomość pozytywna. Natomiast mam też dla Was wiadomość złą i negatywną. I ta wiadomość zła i negatywna, moi drodzy, dotyczy, i to już niestety, niestety z bólem serca stwierdzam, bo też my mieliśmy takie przypadki, i to jest skandaliczna historia, a mianowicie historia pod tytułem. Mamy powiedzmy człowieka w firmie, członka zarządu, nie? I ten członek zarządu ma wynagrodzenie z tytułu powołania. I ten członek zarządu podejmuje decyzję, że on ok, robi jakieś czynności na powołaniu, ale w sumie on chciałby dla tej spółki robić więcej. Więc ten członek zarządu zakłada sobie działalność gospodarczą i zaczyna fakturować spółkę z tytułu działalności gospodarczej. Uwaga, za czynności inne niż te, które są zastrzeżone dla członka zarządu. No i pojawiło się pytanie, czy on może tą działalność prowadzić w tym wymiarze i czy na przykład ta działalność może być opodatkowana. Przepraszam, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. No ja generalnie problemu nie widzę. No to jeżeli to nie są te same czynności, to dlaczego nie? I uważam, że organy też tego problemu widzieć nie powinny. Natomiast widzą, i tutaj chciałem wam powiedzieć, że to już i u nas się zdarzyło dwukrotnie bodajże, ale też z rynku takie głosy zbieram, że organy podatkowe w takich konkretnych przypadkach odmawiają wydania interpretacji indywidualnych. Odmawiają wydania, czy nie to, negatywne, że nie można. Nie. Odmawiają interpretacji wskazują. Że przejście członka zarządu na działalność gospodarczą to jest, uwaga, obejście prawa podatkowego. Nie? Jakie obejście, dlaczego ma to być obejście, skoro to są inne czynności, co ja tutaj obchodzę, czego ja unikam, prawda? No jakieś takie dziwne stanowisko. Natomiast niestety, moi drodzy, stanowisko, które coraz częściej jest wyrażane w interpretacjach organów podatkowych, także uważajcie na to, trzeba z tym walczyć. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, na przykład my, w tych naszych przypadkach te sprawy powinniśmy wygrać. No nie mówię wygramy, bo nigdy nie ma 100% w Polsce, nie, no ale powinniśmy te sprawy, moi drodzy, wygrać, natomiast uwaga. Jest to przez organy niestety w ostatnim czasie kwestionowane. Dobra. Dalej jeszcze z takich dodatkowych, co tam się ciekawego w tym lutym w picie wydarzyło, fajna interpretacja indywidualna, która z jednej strony zwróci uwagę, że mamy w Polsce taki nacisk na, 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 na różne i też w ramach ulg podatkowych przecież na to, że, że rodzina to ma większe ulgi niż ktoś, kto nie jest rodziną, ale tutaj na przykład jest korzystna interpretacja dotycząca konkurentów. czyli mówi tak, jeżeli mam na przykład, jestem sobie osobą X i mam dziecko na wychowaniu, prawda, czyli jestem osobą samotnie wychowującą dziecko, prawda? Ale jeżeli ja mieszkam z konkubentem, no to się pojawiło pytanie. I ten konkubent ze mną to dziecko wychowuje, ale formalnie, zgodnie z literą prawa, no to jak je ja sam wychowuję, no bo z tym konkubentem tak jakby żadnego formalnego dokumentu nie podpisałem, bo przecież ustawa o związkach partnerskich niestety nie jest u nas procedowana, nie wiedzieć czemu, prawda? No więc co się dzieje? Jeżeli nawet ja z tym konkubentem mieszkam i razem to dziecko niby razem wychowujemy, ale formalnie żadnego nie mamy. Ślubu wziętego ze sobą, to, moi drodzy, dalej mogę rozliczać się wspólnie z tym dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca dziecko, więc jest wiadomość dla konkubentów bardzo pozytywna. Dobra, kolejna pozytywna wiadomość, i to już nie jest interpretacja, bo tu interpretacje akurat szły w złym kierunku. Natomiast mamy wyrok w USA w Białym Stoku. Wyrok w USA w Białym Stoku dotyczący programistów i korzystania z ulgi IP Box, czyli przypomnę z tego opodatkowania pięcioma procentami dla tej pracy twórczej programistów. No i tutaj było takie pytanie, czy programista, który pisze jakiś tam kod, no wiadomo, ten kod pisze sam, natomiast no przy tworzeniu kodu no korzysta już z dostępnych rozwiązań, z jakichś tam fragmentów kodu, które ktoś kiedyś napisał, no to się generalnie zdarza. I pojawiło się pytanie, czy ten programista w ten sposób ten kod pisząc, czy może korzystać z ulgi IP-box, czyli czy ta jego praca jest tą pracą, powiedzmy, twórczą. Organy twierdziły, że nie, bo chyba wymyśliły sobie, że programista to musi stworzyć coś niesamowitego, wyjątkowego, niepowtarzalnego, Sądy administracyjne, a konkretnie w tym przypadku w USA w Białym Stoku, powiedział wprost: no programista, jak programuje, to zawsze tworzy coś nowego, i nie wymagajmy od każdego programisty, żeby tworzył koło tak, na nowo. Tylko jeżeli to jest praca twórcza, to z IP-boxa może korzystać. Czyli fajne, dobre, takie w miarę liberalne podejście sądów do IP-boxa. Notabene, bene, jeżeli jest tu na sali jakiś programista i jeszcze z IP boxa nie korzysta, no to kochani, nie wiem na co czekacie, nie? Jedziemy. Dobra, lecimy sobie dalej. Kolejna interpretacja pitowska, ostatnia dzisiaj. To jest interpretacja to jest interpretacja, która już była wcześniej, więc tu, znaczy były wcześniej takie interpretacje. To jest kolejna pozytywna w tym wymiarze. To jest kolejna interpretacja, która mówi o tym, czy jeżeli ja jestem przedsiębiorcą, na przykład mającym firmę transportową, i ja jako przedsiębiorca, szef tej firmy, właściciel, ale jednocześnie kierowca w tej firmie, jeżdżę w podróże, to czy mogę rozliczać sobie diety z podróży służbowych, normalnie, tak jak pracownik? Odpowiedź brzmi jak najbardziej. Mogę w tym zakresie, więc kolejna pozytywna interpretacja: właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych też mają diety z tytułu podróży służbowych. Tak, oczywiście ze wszelkimi konsekwencjami, również pozytywnymi na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o podatek PIT. Przechodzimy sobie teraz do podatku CIT i podatku VAT zdecydowanie mniej. Tak, jak też na początku Wam wspomniałem, to podsumowanie miesiąca obejmuje tak naprawdę 23 dni lutego, więc mamy ten czas ograniczony. Więc tych interpretacji pitowskich akurat było całkiem sporo. Z cit z vat zdecydowanie mniej. Natomiast jest to zła wiadomość na dzisiaj, bo mamy mniej do powiedzenia, ale będzie to dla Was bardzo dobra wiadomość na przyszły miesiąc, bo jak się skończy, spotkamy, na koniec marca, to będzie grubo ponad miesiąc do omówienia, więc jeszcze więcej będzie będziemy mogli sobie pogadać. Natomiast jeżeli mówimy o dniu dzisiejszym i wracamy do podatku CIT, to tak, po pierwsze mamy wyrok 1 lutego 2023 roku, wyrok NSA, moi drodzy, dotyczący rozliczania kosztów w projektach deweloperskich. Ja nie będę się tutaj w szczegóły jakieś przesadne wdawał, bo wyrok jest dość skomplikowany. Natomiast dotyczy między innymi kwestii takich, jak wydatki na zakup gruntu przez deweloperskie. Opera i rozliczanie tych wydatków w czasie, kiedy, jak, czy ze sprzedażą mieszkań, jak do tego podejść, no jest to kolejne, tak jakby stanowisko, które. Dotyczy właśnie kosztów deweloperskich. Tam w tej deweloperce zawsze z tym jest generalnie problem. Także, jeżeli jest ktoś z firmy deweloperskiej, obsługuje firmę deweloperską, zachęcam kolejny wyrok, który w miarę rzuca jakieś tam jasne światło na rozliczenie tych kosztów deweloperskich. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, ciekawy temat, a mianowicie temat pod tytułem: Ktoś ma grunt, drugi, jeden podmiot ma grunt, drugi podmiot ten grunt dzierżawi, na tym dzierżawionym gruncie stawia budynek i ten budynek amortyzuje. Nie? Klasyka, nie ma problemu. Pojawia się pytanie, no przecież jest coś takiego, weszło kilka lat temu do polskiego cit coś takiego jak podatek od przychodów z budynków. No i pojawiło się pytanie, kto ma ten podatek od przychodów z budynków płacić? Czy ten, kto jest właścicielem nieruchomości? No bo przecież, jeżeli na czyimś gruncie jest wybudowany budynek, to jest to własność właściciela gruntu, co do zasady. Czy on ma płacić podatek od przychodów z budynków, czy podatek od przychodów z budynków ma płacić ten, kto wybudował i kto amortyzuje? No i tutaj już long story short, organy Podatkowe, mówią, podatek od przychodów z budynków płaci ten, kto wybudował budynek i kto go amortyzuje, a nie ten, kto jest właścicielem gruntu. Dobrze. Teraz wyrok NSA, bolesny dla mnie osobiście, bo dotyka tematu, którym ja dość szeroko się zajmuję, głęboko. Muszę Wam o tym powiedzieć. To nie jest pierwszy taki wyrok i to nie jest ostatni taki wyrok, a mianowicie. Wyrok dotyczący, moi drodzy, podatku u źródła i dotyczący obowiązku weryfikacji statusu beneficial owner, kontrahenta, dla możliwości skorzystania ze stawek obniżonych czy zwolnień z podatku u źródła. No i to, że my musimy tego beneficial ownera sprawdzać, to jest jasne. Na przykład, jeżeli płacimy nie wiem, odsetki, licencje i tak dalej, prawda? Natomiast było takie odwieczne pytanie: czy ja muszę sprawdzać tego beneficial ownera, jeżeli ja wypłacam dywidendę? No bo przecież kurczę, bla. No komu ja płacę dywidendę. No temu, kto ma do, u mnie udziały, więc no, naturalne byłoby to, że ten, kto ma u mnie udziały, to jest beneficialum nerem dywidendy. Nie? No, raczej tak powinno być. nie Oczywiście ja tu spłaszczam ten temat dość mocno. Już nie wdając się w szczegóły, moi drodzy, chciałem powiedzieć, że mamy kolejny wyrok NSA. Wyrok generalnie dla nas niekorzystny, a mianowicie wyrok, zgodnie z którym... Mamy obowiązek sprawdzać status kontrahenta jako beneficial owner, również w przypadku wypłaty dywidendy. Więc przy wszystkich należnościach, gdzie chcemy skorzystać z jakiejkolwiek preferencji w ramach podatku źródła, my tego beneficial ownera, moi drodzy, sprawdzać powinniśmy. Niestety takie jest podejście, nic na to nie poradzimy. Róbmy to, zbierajmy dokumenty, potwierdzajmy ten status. Dobrze. To była zła wiadomość, to może coś dobrego. Dobra wiadomość to jest interpretacja indywidualna dotycząca cit estońskiego. Ja tutaj przypomnę, już nie będę dzisiaj o cit estońskim jakoś szczegółowo mówił, ale przypomnę Wam, że no jest taki temat, że żeby spółka mogła być w cit estońskim, to nie może mieć udziału w akcji w innych spółkach. Nie? No to jest jasne, ale pojawiło się pytanie, a co w przypadku, jeżeli spółka taka, która chce być na estońskim, uczestniczy w tak zwanej spółce cichej? Nie? Czyli nie jest oficjalnym wspólnikiem, nie? albo posiada udziały w banku spółdzielczym, nie? czy może być na cycie estońskim, czy nie. No i tutaj mamy bardzo korzystną, dobrą interpretację, która mówi nam o tym, że generalnie udział w spółce cichej, czy udziały w banku spółdzielczym, to nie są udziały, akcje w spółkach, więc takie formy posiadania, tak jakby jakiegoś tam majątku kapitałowego, nie wykluczają skorzystania z CIT-u estońskiego. Dobra, korzystna interpretacja. Dobrze, kolejna rzecz, no to może się komuś przydać, a mianowicie to wyrok to wyrok NSA, i drodzy, świeżutki, 14 lutego, historia była następująca. Mamy firmę, firma ma pracownika, pracownik korzysta z ochrony przedemerytalnej, natomiast w ramach tej ochrony przedemerytalnej, czy w okresie ochrony przedemerytalnej, firma się z tym pracownikiem rozstaje. Zgodne z prawem? Nie do końca. Więc co firma robi? Płaci temu pracownikowi odszkodowanie. No i pojawia się pytanie podatkowe. Czy odszkodowanie wypłacone pracownikowi zwolnionemu w okresie tym ochrony przedemerytalnej może być kosztem podatkowym? Oczywiście organy mówiły, że nie może. NSA mówi tak. To nie jest tak drogie organy, że nie może. To wszystko zależy od tego, czy ten koszt będzie właściwie uzasadniony. Jeżeli firma jest w stanie wskazać, że Zwolnienie tego pracownika i wypłata mu odszkodowania, tak naprawdę, suma summarum na koniec nie powoduje to, że spółka poniesie mniejsze koszty, że firma poniesie mniejsze koszty, że zabezpieczy swój majątek, to nawet taka wypłata odszkodowania w ramach, tak naprawdę, w ramach zwolnienia pracownika w ochronie przedemerytalnej może być kosztem podatkowym. Dobry, korzystny, interesujący wyrok, moi drodzy. NSA w tym zakresie. Dobra, no i teraz chcior, wczoraj o tym pisałem, jeszcze raz to powiem: świetna, fantastyczna, dobra, korzystna interpretacja wydana 14 lutego w walentynki, nie wiem, czy to Fiskus chciał nam zrobić tutaj jakąś taką przyjemność, natomiast została wydana interpretacja, zgodnie z którą moi drodzy, jeżeli jest firma, tam konkretnie dotyczyło to firmy informatycznej i ta firma informatyczna swoim pracownikom zapewnie uwaga, masaże. I fizjoterapię to wydatki na masaże, wydatki na fizjoterapię. Mogą być kosztem podatkowym. Piękne uzasadnienie interpretacji. Spółka wskazała, że jak pracownik jest wymasowany, to się lepiej czuje i w sumie wpływa to na jego wyniki, a więc pośrednio wpływa na przychody firmy. No więc Fiskus stwierdził: tak, racja faktycznie rzeczywiście tak jest, więc wydatki na masaże, fizjoterapię dla pracowników mogą być kosztem podatkowym dla spółki. Korzystne podejście, jak najbardziej, moi drodzy, popieram. Oczywiście, każda sytuacja jest inna, więc jak macie takie wydatki pracownicze, lepiej uzyskać, lepiej uzyskać swoją interpretację indywidualną. Natomiast, oczywiście, mamy, jak widzimy, również podejścia pozytywne. Dobrze. Co do podejść pozytywnych, no mówiłem, to, jest, to już ostatni będzie temat citowski na dzisiaj. Mówiłem Wam dzisiaj o złej rzeczy w podatku źródła, czyli o tym, że NSA powiedział, że trzeba badać beneficial ownera przy dywidendzie. To jest zła wiadomość, ale mam też dla Was dzisiaj dobrą wiadomość z podatku źródła, a mianowicie wyrok w USA w Poznaniu z dnia 10 lutego wyrok dotyczący podatku i źródła i dotyczący, moi drodzy, tematu pod tytułem czy ubezpieczenia, czy wypłata ubezpieczeń za granicę wchodzi w, podatkę, w podatek u źródła? No dyskusję znamy wszyscy od wielu, wielu lat, bo najpierw mówiono, że ubezpieczenia nie wchodzą w podatek u źródła, potem mówiono, że wchodzą, sądy inaczej, organy inaczej, dyskusja się toczyła. Ta dyskusja się jeszcze toczyć będzie, moi drodzy, długo, natomiast dzisiaj mamy kolejny kamyczek pozytywny do tej dyskusji, a mianowicie właśnie ten wyrok, o którym Wam wspomniałem, wyrok, w którym to WSA stwierdził, że usługi ubezpieczeniowe nie są usługami podobnymi do poręczeń i gwarancji, a co za tym idzie od usług ubezpieczeniowych, nie mamy podatku u źródła. Dobre, korzystne podejście. Dobrze, przechodzimy do VAT-u. Kilka kwestii VAT-owskich, kilka wyroków interpretacji. Po pierwsze, bardzo fajne podejście, bardzo fajna interpretacja organu podatkowego, która mówi tak: kupiłem coś, dostałem fakturę, na tej fakturze są moje dane, ale jest błędny NIP. Czy ja z tej faktury mogę VAT odliczyć? No, uważam, że powinniśmy móc. I tutaj, uwaga, organ podatkowy również taką interpretację wydał, że jeżeli dostajemy fakturę, na podstawie której można nasze dane pełne, czyli nas można zidentyfikować, że to my jesteśmy z nabywcą i faktycznie do tej dostawy czy świadczenia usługi doszło, to możemy z takiej faktury VAT sobie odliczyć, nawet jaki NIP jest błędny. Co więcej, oczywiście, jeżeli ten NIP jest błędny, to my ten NIP możemy, czy powinniśmy skorygować, co? Notą korygującą, więc my wysyłamy do kontrahenta notę korygującą, ale kontrahent nam tej noty nie potwierdza. I to jest też w tej interpretacji, że możemy, jak wyślemy notę, nawet bez akceptacji tej noty, nie tracimy prawa do odliczenia. Bardzo pozytywna interpretacja. Dobrze. To pierwsza rzecz. Druga rzecz o tym, to w ogóle już tu jest tematów na maksa dużo. Ja jeden dzisiaj wybrałem, bo jest w miarę świeży. Natomiast odsyłam Was, bo nam, u mnie też znajdziecie dużo więcej tych interpretacji, bo w ostatnim czasie sporo o tym mówiłem, pisałem i szkoliłem. A mianowicie temat samochodów w działalności gospodarczej. A dzisiaj skupimy się na temacie jednym konkretnym, czyli przypadek taki. Jestem przedsiębiorcą, mam samochód w leasingu, ja chcę ten samochód z leasingu wykupić i na przykład darować żonie. No i pytanie się pojawia czy jak ja daruję ten żonie ten samochód kupiony z leasingu, to czy ja muszę VAT na to naliczyć czy nie. No i moi drodzy odpowiedź jest prosta. Jeżeli ja albo a wykupię z leasingu nie jako przedsiębiorca, tylko bezpośrednio do majątku prywatnego, albo nawet b wykupię jako przedsiębiorca, ale VAT-u nie odliczę, nie zaliczę wydatku do kosztów, to w tym przypadku mogę podarować żonie ten samochód bez VAT-u, czyli można takie wyleasingowane z auto, sam, auto wykupione z leasingu e, e, moi drodzy, bez VAT-u podarować członkowi rodziny, tak? Pod warunkiem, że ja wykupuję już jest z założeniem, że będzie na cele prywatne. Natomiast pamiętajcie jednocześnie, bo ostatnio też mi się o tym zapomniało, ale już teraz nigdy o tym nie zapomnę, że 1 stycznia 2020 z tego drugiego roku zmieniły się przepisy pitowskie i nawet jeżeli ja wykupię to auto, nawet jako osoba prywatna z tego leasingu, to mogę podarować bez VAT-u, ale żeby, żeby na przykład sprzedać bez podatku, to muszę odczekać nie, tak jak do tej pory 6 miesięcy, a muszę odczekać aż 6 lat. Dobrze. Kolejna rzecz, moi drodzy, też ciekawy temat dotyczący zbiórek internetowych. Ja mówiłem Wam dzisiaj o zbiórkach internetowych w aspekcie podatku od spadków i darowizn, tak, i tego bałaganu, który teraz się dzieje. Tutaj natomiast mamy. Bardzo ciekawą interpretację dotyczącą blogerów i dotyczącą podatku od zbiórek internetowych, czyli blogera, który prowadzi stream, powiedzmy, czy tam prowadzi jakąś działalność swoją w internecie i w ramach tego prowadzi zbiórkę. No i ktoś wpadł na pomysł, czy przypadkiem w tym przypadku te kwoty, które on w ramach tej zbiórki internetowej dostaje, nie powinny być owatowane. Tak? Dlaczego? Dlatego, że w sumie on wykonuje jakąś usługę, coś tam gada, nie? więc jest jakaś usługa, tu są pieniądze, więc może to powinno być na vacie, daleko inter idąca interpretacja natomiast interpretacja z którą na szczęście nie zgadzają się nie zgodził się organ podatkowy czy powiedział pozytywnie mówiąc że takie pieniądze otrzymywane na przykład przez blogerów w ramach zbiórek internetowych nie będą moi drodzy podlegały opodatkowaniu VAT -em. czyli ten bloger jakiegoś tam wirtualnego VAT u z tego tytułu zapłacić nie musi tak dobrze pani Anna mówi że osoba obdarowana może sprzedać po 6 miesiącach pani anno no tak ja mówię tutaj o przypadku kiedy ja wycofuję z działalności na cele prywatne i chcę sprzedać. To wtedy 6 lat czekam. Jak zrobię myk pod tytułem wykupuję, potem daruję członkowi rodziny, to ten członek rodziny formalnie może sprzedać po 6 pani Jadwigo miesiącach. Tak jest. Dobrze, moi drodzy, idziemy dalej. Kolejna rzecz, jeszcze, a, ostatnia rzecz z VAT-u, jeszcze jedna, bardzo ciekawa i to jest taka informacja, nie wiem, czy ktoś tu jest z samorządu terytorialnego, z gmin, natomiast jak dobrze wiecie, weszły w życie w przepisy o tak zwanych grupach VAT. No te grupy VAT, no takie rozwiązanie niby dobre, ale nie dla wszystkich, mało firm się decyduje, nie wszyscy widzą z tego tytułu korzyści. I teraz pojawiło się pytanie, no to jaka grupa tak naprawdę podmiotów realnie z tych grup VAT tak może skorzystać? Kto może na tych grupach VAT realnie coś zyskać? No, i się okazało moi drodzy, że jest taka duża dość grupa podmiotów w Polsce, bo to są gminy generalnie, jednostki samorządu terytorialnego, które mogą nam vat sporo zaoszczędzić, jeżeli taka gmina zrobi sobie grupę VAT z podległymi od siebie jednostkami samorządu terytorialnego, podległymi na przykład spółkami gminnymi, dzięki temu wzajemne opłaty pomiędzy tymi podmiotami będą poza VAT-em, co może okazać się bardzo korzystne. Więc okazuje się, że grupy VAT stały się idealne. Rozwiązaniem na przykład dla wielu gmin w Polsce. Także polecam przybliżyć sobie temat, bo można te oszczędności na w gminach, moi drodzy, zyskać. Dobra. To jest to. Przechodzimy, yy, przechodzimy do innych tematów, czyli powiedzieliśmy sobie: Pi2CIT, teraz inne tematy, trochę o kontrolach, trochę takie tematy ogólnorozwojowe bym powiedział. Dużo już nam tego nie zostało na dzisiaj. Natomiast tak, po pierwsze mamy kolejne stanowisko korzystne sądowe dotyczące schematów podatkowych, a mianowicie kolejny raz sądy mówią, moi drodzy, że organy podatkowe mają wydawać interpretacje w, w sprawie schematów podatkowych. Organy podatkowe nie chcą tych interpretacji wydawać, sądy starają się je do tego zmuszać, więc no jesteśmy w takim mętnym kole. No zobaczymy, jak to będzie. Natomiast ja się z tym zgadzam i, wiele, i sądy tak generalnie mówią, i ja uważam, że to jest jedyne słuszne podejście. Jeżeli ja pytam organ podatkowy o temat dotyczący MDR-u, schematów podatkowych, to w tym przypadku ten, yy, ta interpretacja powinna zostać wydana i organ nie ma podstaw, żeby odmówić mi wydania interpretacji. To jest pierwszy temat. Drugi temat, i to jest mega istotne, co teraz powiem, i tu prosiłbym, żebyście mieli to, kochani, z tyłu głowy. A mianowicie to, że najprawdopodobniej, jeszcze nie znamy daty, ale pod koniec marca my tą datę poznamy, najprawdopodobniej w przeciągu pół roku zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, tak? bo epidemii już nie ma, ale stan zagrożenia epidemicznego dalej jest. Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego będzie miało bardzo duży wpływ na różnego rodzaju obowiązki podatkowe, które, czy około podatkowe, które na czas tego zagrożenia epidemicznego są no, w dużej mierze często zawieszone. Tak? Więc ja o tym będę jeszcze mówił, będę nagrywał, jak już będziemy bliżej terminu. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie, moi drodzy, pamiętajcie, że razem ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego wróci obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych. Tak? Więc firmy. Więc doradcy, więc biura rachunkowe będą musiały do MDR-ów wrócić, przejrzeć to wszystko, co się działo w operacjach ich klientów i ewentualnie zacząć te, te, te schematy podatkowe raportować. Więc temat MDR-ów, temat schematów podatkowych wróci w chwale, w cudzysłowie to mówię duże, jeszcze w tym roku, pewnie jeszcze do lipca najprawdopodobniej. Więc przygotujcie się, moi drodzy, że to raportowanie schematów podatkowych nas niestety czeka. Dobra, to jest MDR. Dalej wyrok NSA, 25 stycznia, końcówka stycznia, ale wyrok szalenie istotny, dotyczący historii takiej. Była spółka, spółka miała jakiegoś tam menadżera, za tego menadżera nie płaciła składek zus tak Nie wiadomo dlaczego. Błąd płatnika, coś tam się złego wydarzyło. ZUS się zorientował, po latach kazał te składki za tego menadżera zapłacić. No okej, okay, klasyczna historia. Wiecie na co wpadł organ podatkowy? Organ podatkowy stwierdził, że jeżeli po czasie ta spółka zapłaci za tego menadżera, Menadżera, te składki, to ten menadżer ma z tego tytułu przychód, nie? Jak, dlaczego, z jakiej przyczyny? Nie wiem, nie pytajcie mnie, to organy to wymyśliły. Natomiast już nie będę wdawał się w szczegóły. Mamy wyrok NSA. NSA mówi wprost: no jaki przychód, jaki, o co tutaj w ogóle chodzi? No, miała spółka, płatnik zapłacić za kogoś składki, nie zrobiła tego, spłaci po czasie, więc reguluje swoje zobowiązania jako płatnik. O żadnym przychodzie po stronie tego menadżera tutaj mówić tak naprawdę nie możemy. Dobrze. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, drugi wyrok NSA dotyczący znowu, i to jest bardzo ważny wyrok, wbrew pozorom, bo on jest raczej oczywisty, by się wydawało, ale jest szalenie istotny. Wyrok NSA, który dotyczył historii takiej, że mieliśmy osoby fizyczne, które jakąś tam sobie, nie wiem, układały strukturę na Cyprze, zakładały spółki. Na Cyprze i oczywiście tam była kwestia dywidend, wiadomo jak to z Cyprem, natomiast te osoby uzyskały interpretacje indywidualne dla siebie, że to co robią jest w porządku. No i po kilku latach przyszła kontrola, zaczęła to moi drodzy sprawdzać, no i organ stwierdził, że nie, tam są nieprawidłowości, że podatek jest do zapłaty. No ale ci mówią, my żeśmy mamy wydane wcześniej interpretacje indywidualne, nie? a Fiskus mówi, no niby tak, ale to jest sprawa spółki, a nie wasza indywidualna, wpływa to na wasze obciążenia podatkowe, ale generalnie no to te interpretacje was nie chronią. No i tutaj, moi drodzy, wyrok bardzo ważny NSA. 22 lutego NSA mówi wprost: jeżeli Fiskus, najpierw A, państwo, Polska, wydaje komuś interpretację indywidualną, mówiąc, że jest w porządku, to nie może za pięć lat przyjść na kontrolę w tym samym temacie, gdy się nie zmieniły przepisy, nie zmienił się stan faktyczny i mówić, że ta interpretacja kogoś w tym zakresie nie chroni. Więc Fiskus zawsze, jeżeli prowadzi kontrolę, postępowanie i chce, Wyciągnąć jakieś negatywne konsekwencje wobec podatnika, musi brać pod uwagę to, na przykład, że ten podatnik wcześniej uzyskał korzystną, chroniącą go interpretację indywidualną. I to jest bardzo ważny wyrok NSA, raczej oczywisty, ale ważny, i ja jeszcze raz podkreślam, i to wszystkich Was zachęcam, jak leci, moi drodzy, Występujcie z wnioskami o interpretację. Bierzcie te interpretacje. W każdym przypadku, kiedy jakąkolwiek wątpliwość macie co do obciążeń publiczno-prawnych, warto jest tę interpretację uzyskać, bo ona naprawdę może nam tyłek w wielu sytuacjach po prostu uratować. Dobrze. Co dalej, patrzę jeszcze, co tutaj dla Was mam. Może powiedzmy sobie jeszcze rzecz następującą. Spółka, która. To jest taki temat zupełnie poboczny. No, ale było tak, była sobie spółka, spółka prowadziła tam jakąś działalność biznesową i spółka działała poprzez swoich agentów, tak? Czyli w różnych miejscach w Polsce miała swoich agentów, którzy w imieniu tej spółki coś tam sprzedawali, prowadzili działalność handlową. No i pojawiło się takie pytanie, czy jeżeli te, ci agenci prowadzą taką działalność handlową w imieniu spółki, to czy w każdym miejscu, gdzie jest ten agent, spółka na NIP 8 powinna zgłosić miejsce prowadzenia działalności? No i mamy wyrok interpretacji indywidualną, gdzie organ mówi wprost: skoro agent Działa na takiej zasadzie, że działa w imieniu i na rzecz danego podatnika, a więc tak jakby w cudzysłowie z elementem tego podatnika, można powiedzieć, przedłużeniem tego podatnika, to jednocześnie, jeżeli spółka ma takich agentów, to w każdym miejscu, gdzie ten agent działa, powinna mieć spółka zgłoszone miejsce prowadzenia swojej działalności. Więc zwracam Wam uwagę, macie spółki, macie klientów, którzy mają swoich agentów sprzedażowych, na przykład te miejsca prowadzenia działalności trzeba, moi drodzy, zgłaszać. Dobra. Teraz ciekawy temat i to jest temat trochę pitowski, a trochę taki ogólny, a mianowicie nie będę wdawał się w szczegóły, bo to nie ma większego sensu, natomiast powiem wam krótko. Mamy ustawę o PIT i w ustawie OPIT jest takie coś jak pojęcie wspólnego przedsięwzięcia, czyli wspólne przedsięwzięcie, czyli można powiedzieć, nieformalna spółka cywilna bym to nazwał, czyli historia taka, że może kilka podmiotów, dwa podmioty więcej podjąć wspólne przedsięwzięcie, czyli wspólnie działać w celu realizacji jakiegoś tam uzyskania jakiegoś powiedzmy celu gospodarczego, dzielić się przychodami, dzielić się kosztami. Tak? No taka powiedzmy coś quasi konsorcjum. Nie w tym przypadku konsorcjum wspólne wspólne przedsięwzięcie. No i pojawiło się pytanie, bo był sobie przedsiębiorca, który tak naprawdę Gdzieś tam z innym współpracował, nie wiem, w deweloperce w czymś takim, no i przyszedł organ i stwierdził, To, co wy robicie tutaj razem, to jest wspólne przedsięwzięcie, no i wspólnie musicie to generalnie jak wspólne przedsięwzięcie rozliczać. No ten przedsiębiorca nie był z tego zadowolony, więc poszedł, uwaga, do Trybunału Konstytucyjnego. No i złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego, że pojęcie wspólnego przedsięwzięcia z ustawy pitowskiej narusza konstytucję, jest niekonstytucyjne i powinno zostać generalnie zmienione. No już nie będę. Będę wdawał się w jakieś przesadne szczegóły. Konkluzja jest taka, nikogo to nie dziwi. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, moi drodzy, że pojęcie wspólnego przedsięwzięcia wynikające z ustawy o PIT nie jest niezgodne z konstytucją. Wszystko jest w porządku cacy, malina, więc nie ma najmniejszego problemu. Więc to pojęcie, które mamy teraz, zostało utrzymane i się moi drodzy raczej nie zmieni. Przypomnę jednocześnie, że ostatnio też Trybunał Konstytucyjny zajmował się pitowską sprawą pod tytułem pojęcie działalności gospodarczej, gdzie też uznał, że wszystko jest w porządku. Więc generalnie jak widzimy raczej Trybunał Konstytucyjny nie ma większych uwag i zastrzeżeń do treści przepisów podatkowych. W ostatnim Czasie. No dobra, dwa tematy jeszcze na koniec, jeżeli chodzi o nasze podsumowanko. Po pierwsze, uwaga, Rosja została uznana za raj podatkowy. Tu nie będę wdawał się w szczegóły, natomiast y, zwracam wam uwagę, że E, może mieć to daleko idące reperkusje, no bo jeżeli mamy raje podatkowe, no to są dodatkowe obowiązki, między innymi na przykład związane z transfer pricingiem wynikające z rajów podatkowych, więc jeżeli mamy kraj, który jest uznany za raj podatkowy, no to mamy sporo problemów dodatkowych rozliczeniowych, no Rosja za taki raj podatkowy została uznana, a więc wszystkie firmy, które mają kontakty gospodarcze z Rosją troszkę na tym mogą ucierpieć, natomiast no jakoś, nie, bo nie chcę tu generalizować, no ale jakoś nie żałuję tych, którzy Którzy ucierpią na tym, że prowadzą interesy z Rosją, która jest rajem podatkowym. No, oczywiście, różne są historie biznesowe, więc ja tam jakoś nie wnikam za bardzo. Natomiast moja konkluzja jest taka: Rosja jest rajem podatkowym, uważam decyzję za jak najbardziej słuszną. Może to mieć konsekwencje podatkowe dla wielu przedsiębiorców, w tym również przedsiębiorców w Polsce. No dobrze. Dwa ostatnie tematy, kochani. Pierwszy temat ciekawy, może mieć, może mieć duże znaczenie dla budżetu państwa. A mianowicie temat jest następujący. Do TSUE trafiła sprawa, w której będzie pytanie, takie. Jeżeli ktoś przemyca papierosy na terytorium Unii Europejskiej, to się pojawia pytanie, gdzie VAT, i ten przemyt zostanie oczywiście wykryty, nie? to gdzie ma zostać odprowadzony VAT od tego przemytu papierosów? Czy w pierwszym kraju, do którego te papierosy trafiły, czy w kraju generalnie, do którego te papierosy dalej na przykład pojechały? No, to jest dla nas, jako dla Polski, dość istotny wyrok, uważam, bo raczej przemyt tych papierosów idzie ze wschodu, a jak idzie ze wschodu, to tym pierwszym krajem, gdzie one trafiają, jest Polska, a potem sobie jadą, nie wiem, do Niemiec, do Hiszpanii. Więc jak CULE orzeknie, że VAT ma być płacony w pierwszym kraju, do którego ten przemyt nastąpił, to się może okazać, że polski fiskus na tym generalnie zyska. Także trzymamy rękę na pulsie, zobaczymy, czy Polska coś na przemycie papierosów więcej zarobi niż, moi drodzy, dotychczas. No dobrze, i uwaga, ostatni temat, o którym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, a mianowicie zmiany interpretacji indywidualnych. Ostatnio taki nam się trend dość mocny pojawił, że organy podatkowe, tak jakby z mocy prawa, zmieniają wydawane wcześniej interpretacje indywidualne, zmieniają interpretacje, no, poprzez na przykład wydanie jakiejś interpretacji ogólnej, która mówi, że te interpretacje były nieprawidłowe. No i to jest temat, który raczej tam większych wątpliwości nie budzi, że tak się może stać, natomiast budzi to wątpliwości wtedy, kiedy te interpretacje indywidualne są zmieniane po czasie przedawnienia, na przykład. No bo ja, na przykład, miałem interpretację negatywną dla siebie, nie? Więc na przykład nie skorzystałem z jakiejś korzyści podatkowej, a potem mi się to przedawniło, a potem wychodzi fiskus i mówi, jednak ta interpretacja była z i zmieniamy ją na korzyść, nie? Więc no jest to trochę takie stanowisko, bym powiedział, na granicy. Więc no trzeba na to, moi drodzy, uważać, nic na to nie poradzimy. Natomiast co z ciekawych statystyk jest to, że w ubieg pod koniec ubiegłego roku, pod koniec 2021, to jest informacja z dziennika Gazety Prawnej, interpretacje indywidualne zmieniały się dzień po dniu, a nawet 2-3 jednego dnia. Więc generalnie jakaś chyba wielka akcja idzie w Ministerstwie Finansów w kasie pod tytułem przeglądamy wszystkie interpretacje i generalnie zmieniamy zbiorcze, żeby to stanowisko jakoś tam ujednolicić. I to jest z jednej strony wiadomość dobra, że ktoś chce to ujednolicić. Z drugiej strony, tak jak wspomniałem, ma to dwa wymiary negatywne. Pierwszy, dla tych, którym się przedawniło, a mogliby z tego skorzystać. Drugie i co gorsze, dla tych, którzy dostali swoją interpretację indywidualną, korzystną, a teraz ona odgórnie zostanie <laughs> zmieniona. To trochę uderza, to trochę podważa moc tych interpretacji indywidualnych. One dalej są korzystne, ja dalej zachęcam Was, żebyście występowali, ale pamiętajcie, trzeba trzymać rękę na pulsie, bo niestety te interpretacje mogą ulegać ciągłym zmianom. No dobra, tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o tematy, które na dzisiaj dla Was przygotowałem i miało być krótko i miało być tylko 20 dni lutego i było, a wyszło nam ponad godzina grubo naszego dzisiejszego spotkania, więc jak widzicie nawet przy krótszym miesiącu i tak dużo pogadać oczywiście można. Ja od razu jeszcze raz to podkreślę, przepraszam dzisiaj wszystkich Was za to, że tak mało odpowiadałem na pytania z czatu, ale jeszcze raz podkreślam, działam na dwa komputery, jest to troszeczkę dla mnie niewygodne, to jest pierwsza historia, druga historia też, też jeszcze raz podkreślę, specyfika spotkań pod tytułem Podatkowe Podsumowania Miesiąca jest taka, że ja opowiadam o nowościach, dużo mówię, a mniej odpowiadam na pytania, żeby nie zaburzyć istoty naszego spotkania. Także nie gniewajcie się na mnie. Oczywiście zapraszam Was na nasze inne webinary szkolenia, gdzie mówimy o konkretnych tematach, konkretnych zagadnieniach. Tam bardzo chętnie na, na te pytania będziemy, moi drodzy, odpowiadać, czy na te pytania bardzo chętnie, tak naprawdę. Odpowiadamy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no ja postaram się też ten zapis z tego czatu ściągnąć, żeby nie było. Zobaczę, jak będę znajdę jakieś super ciekawe, interesujące pytania, czy takie, które faktycznie o których nie mówiłem, czy które mogą budzić wątpliwości. Może jakieś odpowiedzi też do mnie jeszcze na social media w tym zakresie, moi drodzy, podrzucę. Tutaj pani Małgorzata pisze o jakimś, jakiejś interpretacji ministra finansów. Eee, interpretacji ministra finansów. Co my tu mamy? Pani, bo jakieś dłuższe pytanie. Że 1584H stosuje się do składek od 1 stycznia. Nie słyszałem o tej interpretacji najnowszej. To znaczy, słyszałem, mówiłem o tym podejściu, że stosujemy do tych od stycznia, czyli tych, które płacimy w marcu. Tutaj jest mowa, moi drodzy, bo to ja czytam pytanie, więc może nie wszyscy kojarzycie. Jest mowa o. Tych nowych przepisach, które mówią, że składki zus w koszty dajemy na sadzie memoriałowej. Nie wiem, Pani Małgorzata, zapoznam się, zobaczę i ewentualnie skomentuję, jeżeli nie będę się z nią zgadzał. No dobrze, kochani. No i chyba tyle. Jeżeli chodzi o tematach powiedziałem, o tym powiedziałem. Nagranie mamy nagranie mamy oczywiście będzie dostępne. Zapraszam was bardzo serdecznie na. Nasze webinary, na nasze szkolenia. Zapraszam Was na tygodniowe śniadania podatkowe. Już tu ktoś pisze najbliższe 3 marca. Zapraszam Was oczywiście na przyszło miesięczne podsumowanie miesiąca. Pamiętajcie, odwiedźcie moje social media, odwiedźcie stronę na Google i dajcie nam jakąś fajną opinię. No i co? Tak jak tutaj życzycie, ja również dziękuję Wam bardzo, dziękuję Wam za życzenia miłego urlopu, na pewno będzie miły, odpocznę, naładuję baterie i działamy dalej. Dzięki za dzisiaj, wszystkiego dobrego Wam życzę, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, cześć.